Czy wiesz, że picie kawy z cukrem może być szkodliwe dla Twojego zdrowia? Kto z nas nie lubi porannej kawy lub tej, która pozwala nam pobudzić się do pracy po południu? Stopniowa potrzeba regularnego picia kawy staje się życiowym nawykiem wielu z nas. Ale czy wiedziałeś dotąd, że jej słodzenie może mieć dla nas poważne skutki zdrowotne? Wszyscy doskonale wiemy, że cukier jest dla nas niezdrowy. Jednak dziś podam Państwu jeszcze jeden powód, dla którego warto rozważyć jego całkowite odcięcie. Według najnowszych badań słodzenie napojów takich jak kawa, oprócz tego, że dla większości ludzi jest po prostu pyszna, może niestety powodować przedwczesną śmierć. Niedawne badania wykazały, że ludzie, którzy spożywają ponad 680 gramów słodkich napojów dziennie, podwajają swoje szanse na śmierć powodowaną problemami z sercem, w porównaniu do tych, którzy spożywają mniej niż 30 gramów cukru dziennie. Podoba Ci się temat? Aby wesprzeć kanał Projekt Natura, zaznacz lubię to i podziel się filmikiem z przyjaciółmi. Liczę na Waszą pomoc. Według badania ryzyko śmierci nie jest związane jedynie z przyjmowaniem słodkich pokarmów, ale z tym, jak słodkie napoje są przetwarzane i trawione przez nasze ciała. Jak stwierdził Jean Welsh, jedna z osób przeprowadzających badania, słodzone napoje mogą być dla nas jeszcze bardziej szkodliwe niż cukierki. Taki napój to w zasadzie cukier i woda. Nie ma w nim ani białek, ani potrzebnych tłuszczów, które pozwalają zneutralizować efekty tej zabójczej kombinacji w naszych organizmach. Według Waliki kombinacja ta może powodować pewne choroby, takie jak problemy z sercem, udary mózgu, cukrzycę czy otyłość. Poza tym badania przeprowadzone na szczurach wykazały, że syrop kukurydziany bogaty we fruktozę, powszechnie używany w słodzikach i słodkich napojach składnik, może przyspieszać wzrost guzów raka jelita grubego. Te wyniki potwierdzają to, co naukowcy starali się wykazać przez ostatnie lata. Cukier może stymulować guzy nowotworowe, pomagając im rosnąć szybciej i bardziej agresywnie. Żeby dowiedzieć się, czy te reakcje nowotworowe działają tak samo u zwierząt, jak i u ludzi, trzeba będzie wykonać jeszcze wiele badań. Tak czy inaczej, warto jest pomyśleć o kompletnym odstawieniu cukru i zamiast go dodawać do kawy szczyptę cynamonu, skórkę cytryny lub odrobinę oleju kokosowego. Cynamon nada kawie niepowtarzalny aromat, skórka cytryny przyniesie ciekawy, orzeźwiający zapach, a dzięki odrobinie pysznego oleju kokosowego pełnego wartości odżywczych Twój metabolizm przyspieszy. O tym jednak musisz przekonać się sam. Mam nadzieję, że jak wypróbujecie któryś z tych zamienników, nie zapomnicie podzielić się z nami doświadczeniami. Pozdrawiam!